Jest to projekt, który nosi tytuł Wczoraj i dziś nasze dziedzictwo i został on w całości sfinansowany przez Fundację Orlen z takiego programu Moje miejsce na ziemi. W ogóle projektowi przyświeca takie hasło: niech dziedzictwo kulturowe łączy pokolenia nowe. Co w ramach tego projektu udało się zrobić? Zorganizowaliśmy w sumie ponad 20 różnych imprez i spotkań. Wchodziły w to ferie w bibliotece, warsztaty regionalistyczne, imprezy środowiskowe, imprezy integracyjne, koncerty, wystawy, plener malarski, więc naprawdę działo się sporo. Promujecie też Państwo produkt lokalny, regionalny, czyli kluski tlone. Tak, no kluski tlone to jest coś bardzo znanego w Luszowicach. W ogóle ludzie tutaj mówią, że kto nie skosztował klusek tlonych, ten nie wie, jak smakuje dobra potrawa. Kluski można było między innymi skosztować na pikniku integracyjnym tutaj w Luszowicach. Tak, kluski można było kosztować, degustować podczas pikniku integracyjnego w Luszowicach. No taka wspólna impreza, zresztą projekt realizowany był wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Luszowianki, ze Szkołą Podstawową tutaj naszą imienia Króla Władysława Jagieły w Luszowicach, z LKS-em, z OSP Luszowice, z parafią świętej Anny, więc to takie trochę nasze wspólne dzieło i impreza właśnie Tlimy Tlone jest takim ukoronowaniem całości działań, które trwały 9 miesięcy. Kluski tlone z Luszowic to rzeczywiście oryginalna receptura stąd? Tak, to jest nasza, w tej chwili już zarejestrowana jako potrawa regionalna, ale kiedyś to nie było potrawą regionalną, natomiast było to robione w każdym domu. Zwłaszcza jak nasze mamy, babki wspominały w czasie wojny. No było trudno o wyżywienie, było trudno o chleb, a to było syte. Bo te nasze kluski tlone to przecież nic innego, tylko mąka i woda. I w tamtym czasie było to naprawdę biedne jedzenie. A w miarę jak się ludziom zaczynało lepiej żyć, no to zaczęli to różnie okraszać. Najpierw samymi skwarkami, a potem ludzie zaczęli dodawać i mleko, i robiono taki sos ze skwarkami, ze śmietanką. Te nasze kluski to jest naprawdę proste. Tu trzeba po prostu mąkę żytnią pomieszać z pszenną, 2/3 mąki żytniej, 1/3 pszennej. I to trzeba utlić, to znaczy zrumienić tę mąkę na złoty kolor, bez tłuszczu, w suchym garnku. I bardzo powoli. Cała rzecz właśnie polega na tym, żeby się to tliło wolno. Nie przypalić i wymieszać, bo będą gorzkie. Niby kolor będzie podobny, ale smak będzie inny. Utlić na złoty kolor i potem to trzeba zalać wrzącą wodą. Pomalutku wodę wlewać, żeby nam nie wyszła papka, tylko żeby to była konsystencja przypominająca właśnie kluski. Czyli od łyżki drewnianej, którą to jest zmieszane, powinno odchodzić. Czy teraz jeszcze tu w Luszowicach ktoś takie potrawy robi? No my w kole gospodyń to robimy na takie imprezy, na jakieś okazje, a tak w domach, no ja na przykład robię, ale w ilu domach jeszcze się to dzisiaj robi, to trudno powiedzieć. I smakuje domownikom? Moim tak. Polecacie, panie? Jak najbardziej. Zapraszamy, polecamy. Mamy tu ulotki z przepisem i można próbować samemu robić, co wyjdzie. Każdy się przekona, jak zrobi.